Jesteśmy już na półmetku. W kilku poprzednich odcinkach przedstawiłem Ci 50 bardzo popularnych pytań, z którymi możesz spotkać się na rozmowach kwalifikacyjnych, gdy będziesz aplikował na stanowisko młodszego programisty .NET. W dzisiejszym odcinku przejdziemy do kolejnych. Cześć, z tej strony Kazimierz Spin. Witam Cię na kanale Modest Programer, gdzie pokazuję jak zostać programistą .NET. Także przejdźmy od razu do prezentacji. Jakie są fundamentalne paradygmaty programowania obiektowego? Istnieją cztery filary, na których opiera się programowanie obiektowe, a są to dziedziczenie, polimorfizm, abstrakcja oraz hermetyzacja, czyli enkapsulacja. Dziedziczenie, czyli rodzaj relacji pomiędzy dwoma klasami, która pozwala jednemu z nich dziedziczyć kod drugiego. Polimorfizm, możliwość zapisywania jednej metody pod różnymi postaciami. Abstrakcja, operowanie na obiektach bez znajomości szczegółów ich implementacji. Oraz hermetyzacja, czyli enkapsulacja, to znaczy ukrywanie pewnych danych tak, aby zabezpieczyć się przed nieprawidłowym działaniem. Tutaj też możesz zostać poproszony również o rozwinięcie dowolnego z tych czterech filarów. Każdy ten temat rozwijam bardziej szczegółowo na moim blogu, także jeżeli interesują Cię szczegóły, to koniecznie tam zerknij. Czym są obiekty iMutable? Obiekty iMutable są to obiekty, które po inicjalizacji zostają niezmienne, to znaczy tylko do odczytu. Przykładem obiektu iMutable w Sharpie jest string, którego wartości nie możemy zmienić. Jeżeli robimy przypisanie do zmiennej typu string, to tak naprawdę zostaje stworzony nowy obiekt. Co to jest linku? Skrót linku wywodzi się od Language Integrated Query. Jest to część technologii .NET, która umożliwia zadawanie pytań na obiektach. Jest to zbiór metod rozszerzających z jej przestrzeni nas w system linku. Dzięki linku możemy odpytać daną kolekcję lub kilka kolekcji i pobrać z nich obiekty, które nas interesują. Możemy tutaj zastosować filtrowanie danych, sortowanie, złączenia czy grupowanie. Mamy do wyboru dwie składnie linku: pierwsza to tak zwana query syntax, czyli składnia zapytania, oraz method syntax, czyli składnia metody, zwana też lambda expression, czyli wyrażeniami lambda. Czym są wyrażenia lambda? Wyrażenie lambda jest to anonimowa metoda, krótka metoda bez deklaracji, która najczęściej jest używana do zapytań linku. Możemy stworzyć takie wyrażenie w prosty sposób i dokładnie w tym miejscu, gdzie potrzebujemy go użyć. Możemy dzięki temu zaoszczędzić czas na pisanie osobnej metody z pełną deklaracją. Co to jest ORM? ORM z angielskiego object. Relational Mapping, czyli mapowanie obiektowo-relacyjne, jest to sposób odzorowania architektury obiektowej na relacyjną bazę danych. ORM umożliwia nam tworzenie zapytania na bazie danych za pomocą obiektowego paradygmatu programowania, to znaczy możemy operować na zwykłych obiektach, na przykład w języku C -Sharp, a pod spodem wywołania różnych metod czy właściwości będą zamieniane na zapytania SQL. Czym jest Entity Framework Core? Entity Framework Core jest to lekki, rozszerzalny, open sourceowy, wspierający wiele platform framework ORM, który jest częścią Microsoft.NET Core. Został stworzony, by był łatwiejszy w użyciu i miał lepszą wydajność niż jego poprzednik Entity Framework. Jego głównym celem jest zwiększenie produktywności programistów przy pracy z bazami danych. Możemy generować zapytania do czytu i komendy do zapisu na bazie danych. Jeżeli chcesz wykonywać zapytanie na bazie danych, to możesz posłużyć się składnią linku. Entity Framework Core wykona odpowiednie zapytanie i zmapuje wynik na obiekty Twojego modelu. Entity Framework Core wspiera m.in. takie bazy jak SQL Server, SQLite, PostgreSQL, MySQL, Oracle czy Firebird. Jak zaimplementować wiele interfejsów z taką samą nazwą metody w tej samej klasie? W takim przypadku należy podać jawnie przed nazwą metody nazwę interfejsu. Czy możemy użyć słowa kluczowego this w statycznej klasie? Nie, słowa this nie można użyć w klasie statycznej, ponieważ słowo kluczowe this jest odwołaniem do aktualnej instancji klasy, a klasa statyczna nie jest instancją obiektu. Co to jest boxing i unboxing w C Sharpie? Boxing to znaczy pakowanie, konwertuje typ wartościowy, czyli int, double, char itd. Tak na typ Referencyjny object przy użyciu konwersji niejawnej. Natomiast unboxing, czyli rozpakowywanie, jest odwrotną operacją, to znaczy konwertuje typ referencyjny object do typu wartościowego int, double, char itd. Tak Tym razem przy użyciu jawnej konwersji. Czym są typy generyczne w C Sharpie? Dzięki typom generycznym możemy tworzyć kod który możemy używać wielokrotnie bez konieczności powtarzania tych samych kawałków kodu. Dobrym przykładem typu generycznego w c jest lista. Implementacja listy umożliwia nam przekazanie i pracowanie na dowolnych elementach. Możemy tworzyć również własne klasy generyczne, gdzie każde wystąpienie T będzie zastąpione przekazanym przy deklaracji typem. Oczywiście T to jest domyślna nazwa, ale może to być dowolna nazwa. Zaleca się jednak, żeby zaczyna się od litery T. To wszystko, jeżeli chodzi o pytania na ten odcinek. Do kolejnych wrócimy już w następnym materiale. Jeżeli taki odcinek Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do innych materiałów i bonusów. Link do zapisów widoczny jest pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.